Florek, dlaczego nie chcesz mi powiedzieć, o co chodzi? Zobaczysz, to niespodzianka. Oh, Florciu, jesteś kochany. Wygląda całkiem jak on, ma takie same oczy. Eryku, uciec z tobą? Muszę pomyśleć. Tak nagle? Tatuś? Uważam się za rozsądnego ojca. Ustaliłem jasne zasady. I wszyscy w królestwie wiedzą, że żądam, by je respektowano. Ale to prawda, że uratowałaś człowieka od utonięcia? Ja musiałam. Kontakt między światem nad wodą i światem podwodnym jest zabroniony. Wiedziałaś o tym. Wszyscy to wiedzą. On tonął. Jeden człowiek mniej, to lepiej dla nas. Nawet go nie znasz. To co? Nie muszę ich znać. Wiem, jacy są. Bezwzględni, dzicy, niezdolni do żadnych uczuć rybożercy. Tato, ja go kocham. Nie. Kompletnie oszalałaś, dziecko. To człowiek, ty jesteś syreną. I co z tego? Dosyć tego, Ariel! Muszę cię przywołać do porządku. A skoro nie rozumiesz, co mówię, to trudno. Tato! Nie! Nie rób tego! Proszę cię! Tato, przestań! Tato! Nie! Ariel, ja...